Cześć, siemanko, z strony Dabdor, witam was w kolejnym odcinku z Call of Duty Modern Warfare, w kolejnym odcinku kampanii, gdzie będziemy polować na Hadira, w sumie. Patrol. Byliśmy w Rosji, teraz jesteśmy już gdzieś... Jeszcze się nie gdzieś. Dobijmy Hadira, zanim rozpęta trzecią wojnę światową w piwnicy Barkowa. Okej. Okay. Czyli znowu misja w lesie i teraz jesteśmy już wyposażeni, nie po cywilu. Dobrze wiedzieć, jakie mamy broń. Mamy Glocka i mamy... Ale jak się kiedyś to jakoś inaczej nazywało. To znaczy, że Hadir przejął kontrolę. Barkowa może tu nie być. Tu maliny. Załóżmy, że jest. A jak go nie ma, to będzie. Dobra, wbijamy tam, lecimy na spokojnie. W okolicy roi się od żołnierzy Alcatali. Naszym największym sprzymierzeńcem jest ciemność. Nie daj się zauważyć, a no i dobra. Nie, bardzo fajnie to jest zrobione w ogóle. Patrzcie te światła. Ja nie mam RT, a to tak fajnie wygląda nawet. Ray tracingu, jak coś RT zaraz będzie. Okej, coś się tam dzieje. Coś. Jakieś strzały. Ciemno jak nie powiem gdzie. Cel do światła. Wykorzystamy osłonę nocy. Dawaj, dawaj, wbijamy. Noktowizor możemy założyć? Możemy. Dobra, znak to wizerunek będzie łatwiej. Co jest? Co jest zrobić? Halo. Znajdź wejście do posiadłości. A, światło mam rozwalić. Dobra, dobrze wiedzieć. Miernik z lewej strony, okej. Okay. Ten miernik z lewej strony pokazuje mi gdzie. Czy znajduje się pod ten, jakby w świetle, czy nie. Dobra. Podążamy za Price'em cały czas. Zobaczymy, co się tu odwali. Musimy odciąć zasilanie. Użyj skrzynki na ścianie. Dobra, odcinam zasilanie. Ja też wyciągnę sobie pistolet. Okej, Price wszystkie załatwił. Jak zwykle. Mamy punkt kontrolny, dobra, lecimy dalej. Zgasz światło, to ich zdezorientuje. To jest światło zgaszone. Poczekaj, aż się ruszą. No, kiedy? Okej, zabijam wszystkich. Cześciutko. Dawajcie, idziemy. Znaczy idziemy, w sumie we dwójkę idziemy, to... Dawaj, prac, idziemy. Niedaleko. Jakieś miasto to jest, czy co to jest? Tak bez noktowizora to wygląda, ciemno jak... Co mamy, szefie? W głównym budynku cisza. Mamy ruch, wieża zegarowa, kościół i basen. Zsuń się, ja będę osłaniał. Okej, zejdź po linii, dobra. Czyli musimy znaleźć Hadira, szukać go w różnych miejscach. Dobra, to pójdziemy sobie najlepiej chyba na ten basen, będzie najbliżej. Okej, dobra. Puszczymy się po linii. Dobra, leżą. Schodzimy powoli. Uważaj, mają przewagę liczebną. Jeśli zrobi się głośno, spróbuj zniknąć. Okej. Okay. Zbliżasz się do basenu. No, idę na basen, tak jest. Przeszukam sobie najpierw ten basen. Zobaczymy, co tam jest. Brzmi jakby kogoś tam trzymali. Sprawdź, czy Hadir jest w środku. Może ma Barkowa. Chodzi tu z światło, ja nie widzę. Poszukaj skrzynki z bezpiecznikami. Przydałoby się wyłączyć prąd.
Dobra, ale gdzie tu jest ten? Nad basenem jest świetlik. Dotrzesz nim do więźnia. Jaki świetlik jest nad tym? Tutaj może mam wejść, dobra, czekajcie. Okej, jest jakiś typ. Tam są typki. Ani śladu Hadira. Bez kitu. Ale mają więźnia. Sprawdź, czy więzień coś wie. Każdy trof może nas doprowadzić do Barkowa. Co się stało? Zabiłem go i oni... Jest to, że tu jestem, czy nie wiedzą? Zajmę się nim. Już po nim. Dobra. Teraz jak ja mam tu zejść? No jak utkają dupę. Dawaj go. Mordo. Mój ojciec. Biedny sukienkot nieźle oberwał. Może ci w kościele i w wieży zegarowej wciąż mogą mówić. Uwaga, wrogi technikal rozpoczął patrol. Zachowaj dystans. Dobra, teraz pójdziemy sobie. My na wieżę zegarową bliżej jest. Którędy by tu przejść? W głównym budynku spokojnie. Na razie możesz go pominąć. Dobra, tylko jak tam przejść na tej wieży? Dobra. Widzę, cel jest z przodu. Dobranoc. Dobranoc, no dokładnie, ale co jest, kurczę. Wieża zegarowa czy kościół? Tutaj na wieżę zegarową. Fuck, gdzie ja miałem tu schować? Mogłem chyba, miałem chyba uciec, nie wiem. Dobra, jedna wpadka, ale nie jest źle. Chyba musimy jakoś obejść ten auto, ale nie wiem. Tu się schowamy. Dobra. Mają większą spluwę. Przejechał. Poszukaj więźnia przy wieży zegarowej. Okej. Światła trzeba rozwalać, bo to jest tragedia. Na zachód masz bezpieczniki. Możesz tam odciąć zasilanie. Widzę. To są bezpieczniki? Chyba tak. Dobra. Nie, chyba musimy tam wrócić się do tego przejścia. Widzę właśnie, ale w gównianych miejscach się pojawia to ausko. Drogi technikal, zbliża się z prawej. Mierzy strzał.
idiota! Ani śladu Hadira. To kolejny więzień. Nie wiem, gdzie... Jakiś typek, to jest jakiś inny, nie? ...swojej rodziny. Kurwa. Kapitanie, ci więźniowie to rodzina Barkowa. Ludzie Barkowa zaatakowali dom Hadira. A teraz sytuacja się odwróciła. Ostatni jest w kościele. No, to zostało na kościół. Dobra, idziemy do kościoła. Kościołka, dobra. Powoli. Kurwa, nie tak. Okej, czyli to już trzeba będzie robić. Nie wiem, na głośno czy poczekać, aż oni mnie... Wezwali wsparcie. Pięciu wrogów wychodzi z głównego budynku. Ja jestem teraz niby w cieniu, ale... W cieniu, no, w mroku. Kurde, tu ich jest za dużo. Ja tu ich za dużo biegnie. No nie, no kurczę, wiedziałem. Nie, nie wiem jak to zrobić w sumie. To jest jedyne wejście. Nie wiem, czy poczekać, aż może przejdą. No nie... Nie no, jak mnie cfer zauważysz, to jest... W tych drzwicach już nie mogę. Już do mnie idą. Co ciekawe, to tu nie jest. Ile tego? Są jakieś świeczki, wolno to mnie widać. Tych świeczek to chyba nie porozwalam, co? Nie. Ale kurde, nie widać go w ogóle. Nie widzę Hadira. Dowiedz się, że nie jest sygnał Barkowa. W którą stronę teraz mamy iść, co nie mam pojęcia. Porozmawiam z zakładnikiem w kościele. Kurde, tu nikogo nie ma. Tu jest jakiś typ. Dobra. Drugie piętro, 4-5-1. Drugie piętro, 4-5-1. Złamali go. Powiedział drugie piętro, 4-5-1. Okej. Chwilowo musi nam wystarczyć. Idź na samą górę głównego budynku. Tam się spotkamy. Gdzie jest główny budynek? On to jest Ron. Krajowo. Autostop. Pojechało.
Okej. Nie mogę tej lampy rozwalić tam. Nie wiem. No dobra. Ale... Kurde, jestem w czarnej dupie, jak on mnie widzi. Nie mogłam się wbić na drugie piętro. Piętro 451. Chwilowo musi nam wystarczyć. Idź na samą górę głównego budynku. Tam się spotkamy. Może inną trasą przejdziemy. Ktoś od boku to przejść. Czekajcie. O, auto jedzie. Bo te krzaki mnie blokują. Okej. Tego co widzę to pojechał, ale tutaj jest... Co to było? Cały teren rozświetlił się jak boisko do piłki. Szybko na drugie piętro. Pracuję nad tym. Łatwo powiedzieć na drugie piętro, ale... Jak tu wbić? Kurde, tu nie ma chyba jakiejś drabiny, nie? Co się stało? Chłop mnie... Co jest? Jak mam wejść w ogóle... Na górę to... Nie, no nie mam pojęcia jak mam wejść na górę, bez kitu to jest ciężka misja. Nie no, muszę wejść po schodach normalnie, bo... Innej opcji nie ma. Nie wiem, czy wywalone i broń kałacha. Ostrożnie, broń bez tłumika przyciągnie ich uwagę. Też tak myślę, ale ja tego tędy nie wejdę, przecież tu... To światło nawet nie chce zgasnąć. Dobra, jestem w środku. Jeszcze na drugie piętro, musimy się śpieszyć. Ja pierdzielę. Naprawdę z samochodu zostałem? Przez okno samochód. Nie no. Dobra, jestem w środku. Co tu się dzieje?
Nie, no to jest nie do zrobienia, nie wiem jak to zrobić. Po cichu jakoś? No ale to jest tyle ludzi, że to jest, nie wiem. Kurde, może z innej strony, że to jest niemożliwe, no. Tu jest drabina, naprawdę. Głupi. Gdzie czysto światło? Nie, ja teraz tego światła nie widzę. Weź mi to zdejmij z babą. Skąd to świeci? To jest... To. Ale kur... Nie, no zaraz to... Nie wiem, czy teraz się specjalnie... Walić, nie? No, muszę zgasić to światło jakoś. Kurde. Mołotowa mi walnął, ty psuwiec! No, czekajcie, no kto wizor? Nie, no dobra, nie, czekajcie, muszę zginąć, jeszcze raz to zrobić. Dobra, w tej misji będzie tyle faili, czy to jest masakra. Chyba to światło jakoś zgasić. Dobra, raszujemy to, dawaj na to piętro. Muszę na drugie piętro, czy na które? Czekajcie. Idź na drugie piętro, musimy się śpieszyć. Łatwo pojeździć na drugie piętro. Teraz tutaj się przedostań. Nie mam pamięci, gdzie są schody. To jest problem. Jakieś światło? Nie no, ja niby jestem w ciemności, ale nie wiem jak ja mam przejść. Ten odcinek będzie w cholerę długi, sorry. Ale nie jestem w tych klockach dobry akurat. Kurde, ale gdzie są schody? Może spróbuję sobie przejść w drugą stronę. Dobra. Leć na drugie piętro. Juani, co mi sir? Kolek turendy, a to drugie piętro dojść. Jest tu światło. Dobra. No ale w ciemności jestem, ten chłop nie widzi. Nie, on tutaj... Jestem w dupie znowu.
Nie wiem, czy to jest... Oni się respią cały czas, czy co jest? Teraz wezmę jakąś broń, zaczniemy to na głośno robić. Tak chyba zrobimy, bo to jest... Dupie ma ten aktualizer. Boże. Dobra. Przychodzę na drugie piętro. Nie strzelać. Jestem na górze. No to dawaj, bo tutaj już kurczę. Okej, tu jest Price. Uff, udało się. Tyle roboty było z tym, że to jest... Jeszcze... To rozwalimy. 4, 5, 1. Już! Nurdy, proszę, nie wiedziałem tego! Nie ma go, co jego rodzina tu była! Ty go bronisz? Nie, Boże. Chodź! Czekaj, nie jestem waszym wrogiem, patrz! Co jest, patrz? Wypadają gaz, dowiedziałem się. To fabryka chemikaliów Warkowa? Tak, zniszczę ją. Jesteśmy po tej samej stronie. Gdzie w ten sposób? Dobrze, dobrze. Jezu, ale ta misja była... Ciężka, fest. Słuchajcie. Punkt kontrolny. O kurde. Wiem jak stąd uciec. Tunele na północy. No dawaj, szybciej. Szybko, szybko. Drzwi się zahilowały. No co mam zrobić? Wydupcamy, szybko. Ruszaj się! Au, au. Rozruszyłeś gniazdo szerszeni, Hadi! Marko! Szybko z... No to żeśmy sobie pobiegli. Ja to w ogóle spadłem na sam dół. Okej. Nie mogę coś zrobić w sumie? Podnieść jakąś broń czy coś? Kurde, weźcie mnie. Pomóż Garikowi, będę was osłaniał. Weźcie mi, pomóżcie, halo, panie. Zdolny sierżancie. Wstawaj, żołnierzu, spieprzamy stąd. Dawaj, mam swoją broń, czy nic, mam nic. Okej, mam jakąś jedną domową. Dostałem na łeb od razu. Okej. Jeszcze na górze są, naprawdę. Nie wiem, czy lepiej będzie ulicą iść, czy... No, budynkiem musimy iść. Co się dzieje z tym? Tunel jest na północy! Ruchy! Zapknę drzwi. Nie mogę zapknąć drzwi. Którędy oni w ogóle? Ja pierniczę. Ale za dyma teraz się dzieje. Gdzie to jest? No, nie trzeba biec. Kurde. Jeszcze ktoś jest? Tu jest Rusek i granat. Tu jeszcze ktoś jest? Dobra, chyba wszystko. Jest tam. No i... Okej, oni biegą, a ja stoję. Dawaj, szybko, nie ma czasu. Otwarte, prędko!
No i znowu, ach, to się powtarza, dostaliśmy rakietę w łeb. Jest 30 minut nagrania, ja pierniczę. Skup się, chłopcze. Jestem skupiony, sir. Długie fest. W razie pomóż mi zaatakować laboratorium. Nie ma mowy. Adira do serii, dobra. Do wycieczka w jedną stronę, Hadir, wiedziałeś o tym. W takim razie zrobicie co trzeba, prawda? Szefie, powiedz, że to skończymy. Potrzebujemy wsparcia, zobaczmy, czy uda się je zdobyć. No i dobra, lecimy. Ruchy. Gdyż tam misja i tak trwa długo w moim wykonaniu, 30 minut. Dobra, i to byłoby chyba na tyle. Skończymy tą cutscenkę jak zwykle i... widzimy się chyba w ostatnim odcinku, już tak mi się wydaje, że teraz był przedostatni. Potem będzie ostatni odcinek. Dobra. To Laswell. Co ona tu robi? Czuję krew. Dane wywiadowcze, weź je. Tak jest. Ja ciekawa misja bardzo, ale no nie była cała ta rzecz w moim wykonaniu. Czy ten początek dobrze mi poszedł? Przecież nie było aż tak źle, ale potem. Potem w tym budynku to było dramat. Czemu Rosji? Czekaj! Nie utrudniaj, kapitanie! Daj powód, żebym tego nie zrobił! To wojna zastępcza, John. Jesteśmy w niej tylko pionkami. Mów za siebie! Oddaj go! Tak jest! No nie oddawaj go! Się musi coś odwalić, przecież to nie może tak się skończyć. Hadir jest wasz, ale dane moje. Cokolwiek tutaj robisz, mogę pomóc. Ja możesz pomóc, nie kłam. Jakby co, odezwę się. Okej. No, to by było na tyle. Chociaż jeszcze nie, rzeczywiście mamy wstęp do następnej misji, którą będziemy wykonywać, a nie mogę tego zastopować, więc... Jest Price, jest Kale. Okej. Dobrze wiem, jak to działa, kapitanie. Nie tym razem. Oddali Hadira w ręce Rosjan. Zabiją go. Jak mu się poszczęści? Wygląda na to, będziemy musieli go odbijać znowu. Kapitanie Price. Hadir znalazł laboratorium Barkowa na wschodzie Gruzji. Fabrykę gazu? Planował ją zniszczyć. Dobrze, ty kurwa oszalał. Wszyscy chyba oszaleliśmy. Prawda, Alex? Potwierdzam, sir. No, Alex. On sobie świetnie radzi, jak widać. Dobry z pana przyjaciel. Z pewnością jeszcze straszniejszy wróg, ale... ja nie przekraczam granic, nie najeżdżam. Bronię moich ludzi tutaj, ich dom. Czasami najlepszą obroną. Jest atak. Tak jest. Mamy wszystko. Plany, personel. Rozumiem. No dawajcie tą cutscenkę, bo ten odcinek będzie mi się wrzucał chyba z 2 godziny na YouTube'a. W sumie muszę już zacząć uploadować te odcinki wszystkie, bo to jest dramat, naprawdę wam powiem, że to się wrzuca z moim internetem tak długo, że to jest masakra. Jeśli Barkow tam jest. Czy taki odcinek teraz 34 minuty, to jest długo. Naprawdę długo. Zniszczenie laboratorium Barkowa. Okej. Nikolaj jest w środku, dostarczy nam ładunki wybuchowe. Dwa oddziały zinfiltrują obiekt. Garik i ja umieścimy ładunki na rurociągu. Farah, Alex, odbierzecie od Nikolaja detonator i podłożycie bombę przy głównym piecu. Kiedy ładunki będą gotowe, oddalcie się na bezpieczną odległość i wystawcie to wszystko. Wsparcie Georgia. Laswell utoruje nam drogę, reszta należy do nas. Oddziały odsłonięte na północy most, po prostu ostrzał. No dobra, czyli teraz następny odcinek w sumie. Zaczniemy tak, dzięki za oglądanie wielkie. Jak tutaj doszliście do tej 34 ludzi, to naprawdę... naprawdę bo się nudzi w życiu, ale wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, dzwonkiem na kanale. Ja się z wami żegnam, jojo, i do następnego, następnej misji. Misja do pieca, czyli ostatnia chyba misja. Tak mi się wydaje, że to będzie ostatnia misja. Dobra, nie przedłużam, jojo.